Dzień dobry, ja nazywam się Ewa Telega. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Justa. Dzień dobry. Obie jesteśmy aktorkami i obie jesteśmy w tej samej sprawie, w której spotkałam się ja właściwie z Państwem rok temu. I moim gościem rok temu była Grażyna Matyszkiewicz, nasza wspólna pani profesor. I w tamtym roku, z okazji Dnia Nauczyciela, zajęłyśmy się techniką mówienia, czyli ciałem. I jak sobie pomagać, żeby nie stracić głosu i żeby się nim mądrze posługiwać. Natomiast dzisiaj, jako dwie aktorki, które mają na co dzień do czynienia ze stresem, zajęłyśmy się duszą, czyli jak sobie radzić ze stresem i jak go oswoić. Czyli rok temu miałyśmy dla Państwa w prezencie z okazji Dnia Nauczyciela technikę, a w tym roku mamy duszę. Otwieramy przed Państwem duszę. Zapraszamy bardzo. Dzisiejszym tematem naszego spotkania, a w zasadzie można powiedzieć takiej sesji, tematem dzisiejszym jest jak oswoić stres. Myślę, że jest to bardzo ważne dla nauczycieli, a my jesteśmy akurat aktorkami z Olą i myślę, że bardzo dużo nas łączy, bo występujemy publicznie, musimy publicznie wypowiadać się, musimy skupić na sobie uwagę, więc to jest jakby wspólny nasz problem. I najpierw takim króciuteńko tytułem wstępu opowiem taką historię z naszego zawodu. Polegała ona na tym, że na trzecim, czwartym roku studiów ciągle nam mówili: proszę się skupić, bo za chwilę jest egzamin, za chwilę Państwo wchodzicie na scenę, za chwilę Państwo będziecie występować. I my wszyscy biedni ci studenci chodziliśmy po jakichś kulisach, łapaliśmy się za głowę, kładliśmy się na ziemi, patrzyliśmy w jeden punkt i w ogóle nie mogliśmy zrozumieć, jak to się trzeba skupić. W związku z tym narastał cały czas stres, bo nie dosyć, że był stres, że za chwilę trzeba wystąpić, to jeszcze był stres, że trzeba się skoncentrować. I nie wiedzieliśmy kompletnie, jak to zrobić. I pamiętam, jak pojawił się, mieliśmy dyplom z Maciejem Prusem, wybitnym reżyserem, i on powiedział: dlaczego Państwo tak po kulisach się szamoczecie, łapiecie się kurtyn, kładziecie, jęczycie, co wy robicie? Ja mówię: no my się koncentrujemy, żeby się pozbyć stresu, prawda, bo za chwilę wychodzimy na scenę. A Maciej powiedział: ale tak naprawdę, żeby się skoncentrować, trzeba skupić się na zadaniu, które Państwo czeka. Państwo nie musicie powtarzać tekstu, bo Państwo tekst znacie. To tak jak Państwo znacie daty, o których musicie powiedzieć. To się trzeba skoncentrować na tym, co danego dnia chcemy przekazać publiczności, uczniom. Na tym to polega, czyli na zadaniu, że 5 minut przed wejściem na scenę czy przed wystąpieniem publicznym wystarczy nam pomyśleć, co my chcemy przekazać. Czyli bardzo powolutku przejść zadania, na przykład w pierwszym akcie jestem zakochana. Aha, i tutaj mam taką scenę, kiedy muszę to pokazać. Potem muszę pokazać, że przestaje kochać, a potem rozpacz, na przykład. I tak samo jest z wypowiedzią publiczną, że na przykład muszę przekazać, która z dat na przykład jest najważniejsza i o której dacie chcę powiedzieć, a nie powtarzać bezmyślnie tekst, bo to nie jest skoncentracja. I to jest taka anegdota. I dzisiaj chciałam Państwu właśnie przedstawić Aleksandrę Justę, która jest Dzień dobry. moją przyjaciółką, ale również jest, właśnie jesteśmy obie aktorkami. I znamy się 25 lat i ja wiem, jak ja reaguję na stres, a jak na stres reaguje Ola. Jest to kompletnie różne reakcje. I taki mamy pierwszy punkt, o którym chcemy powiedzieć, czyli jak stres jako czynnik może być czynnikiem mobilizującym, ale też tym, o tym, że stres może wyeliminować nas z wykonywanego przez nas zawodu. I to jest taki jakby pierwszy punkt, o którym chcę powiedzieć. I tutaj właśnie dlatego dzisiaj zaprosiłam Olę, że Ola poszła o krok dalej w tym naszym stresie i jakby opanowywaniu go i skończyła kurs. Jest właściwie, ty już możesz chyba w tej chwili być. Jestem w trakcie certyfikacji. No właśnie, czyli dokładnie mindfulness. Mindfulness jest to kurs MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, tak to się nazywa po angielsku. Po polsku jest to kurs redukcji stresu, 8-tygodniowy kurs, na którym kursanci uczą się technik świadomego zarządzania stresem. Ale ważne też, Ola, że mówiłaś, że to jest
Co znaczy samo mindfulness? Mindfulness znaczy uważność. Właśnie. Po polsku. I to jest mindfulness to, znaczy mówimy. Uważność. Ja mogę powiedzieć o sobie, bo ani, że tak powiem, jestem w trakcie certyfikacji, ale też jest to dla mnie zupełna nowość, bo koniec końców przez 25 lat byłam aktorką i nagle się zabrałam tak na marginesie troszkę swojego życia za coś zupełnie innego, ale co mi bardzo pomogło. W zawirowaniach życiowych, nie tylko w pracy, bo praca generuje stres, ale też wiadomo, że jeśli ktoś 25 lat pracuje w danym zawodzie, to nabiera też przez doświadczenie po prostu technik. Natomiast, no, jak to się nam każdemu w życiu zdarza, są różne zakręty, różne zawirowania i mnie takie zawirowanie życiowe wykreśliło na parę lat. Właściwie z takiej strefy komfortu, nad którym ja nad stresem potrafiłam zapanować. No bo jest też ważną rzecz mi wczoraj powiedziałaś i to też bardzo ważne jest, że jak jesteśmy młodzi i właściwie mamy tylko swój zawód do wykonania, to stres potrafi być bardzo mobilizujący, prawda? Premiera, wchodzimy i zazwyczaj jest. Zazwyczaj nagle młodzi ludzie mówią, nic nie wiedziałem przed salą egzaminacyjną, nic nie wiedziałem, ale jak wszedłem, to po prostu tak, wszystko mi się rozjaśniło, bo nagle adrenalina, tak, noradrenalina tak po prostu myślę, zaczęła. Tak samo myślę, że młodzi nauczyciele też jakby mają taki, prawda? Tak, zaczęła działać i ten mózg, że tak powiem, nagle dostał krwi, dostał hormonów, nasze, że tak powiem, serce zaczęło szybciej walić, w związku z tym krew zaczęła tak szybciej krążyć. No i ta koncentracja wtedy jest dużo bardziej, że tak powiem, na miejscu. Natomiast z czasem, z wiekiem, co jest też sygnałem pewnego wypalenia zawodowego, ten stres nas zaczyna przerastać, to znaczy staje się chroniczny. Jeśli trwa bardzo długo i nie umiemy odpoczywać, bo stres towarzyszy nam od urodzenia, nie tylko nam, zwierzętom też, i jest nam potrzebny generalnie do życia, bo mówi nam o zagrożeniu. Co prawda zwierzęta nie mają wrzodów, tak jak ludzie, mimo że się też stresują. Bo się boją tu i teraz, a nie na przyszłość. Bo się stresują realnym zagrożeniem. My bardzo często nie bierzemy realnego zagrożenia pod uwagę, bo dla nas to, co pomyślimy, oddziałowuje, znaczy jakby natychmiast nasze ciało na to reaguje. A nasze myśli to nie jesteśmy też do końca my, ale o tym pewnie jeszcze za chwilę będziemy mówić. Natomiast ja może powiem o początkach takiego mojego kursu, na który trafiłam, bo rzeczywiście. Ale też ważne jest to wykluczenie, jakbyś też właśnie powiedziała o tym, bo też jak mówiłaś, że można wykluczyć z zawodu stres, to jest jakby myślę bardzo istotne. Ja myślę, że to w każdym zawodzie. No dlatego że to mówię, w każdym tak zawodzie, no mówię, to że jest. Raz się zacięłaś na scenie w jednym miejscu. No o tym chciałam tak powiedzieć, no, że rzeczywiście byłam w takim momencie, gdzie sprawy życiowe mnie tak przygniotły, że stałam na scenie z kolegą Jerzym Radziwiłowiczem, tekst wierszem Natan Mędrzec i ja do niego mam coś odpowiedzieć i ja tak patrzę, mówię, ja nie wiem co, ja nie wiem gdzie ja jestem. A to się może każdemu zdarzyć. Ja nie wiem na jaki temat ja mam mówić, bo jeszcze tak, no nam jak czasami koncentracja gdzieś tam odpłynie, no to przynajmniej wiemy na jaki temat i pomyślałam sobie, no to ja się zaraz ukłonię, powiem, że za chwilę będę miała zawał i zejdę z tej sceny. No ale jak to w takich wypadkach, adrenalina zadziałała również i mi się w ostatnim momencie coś przypomniało, coś zaczęłam szyć. Niemniej znaczy, to był szyć, dla to znaczy, mnie. Bo to w naszej gwarze szyć to znaczy zmyślać, aż się dojdzie tak z powrotem do swojej roli. Tak, tak. Na tyle podrzuciłam, że tak powiem, końcówkę partnerowi, że on mógł się o to zahaczyć i mogła sztuka, przedstawienie mogło pójść dalej, ale dla mnie to był sygnał taki, że rzeczywiście coś mnie przerasta, to znaczy, że coś, co się dzieje na zewnątrz, mnie przerosło i stąd, że tak powiem, wysłuchałam w radio audycji na temat mindfulness, który w Polsce raczkuje, powiedzmy, no zaczyna chodzić, może no nie raczkuje, tak, zaczyna chodzić. Jest od dekady, na świecie jest wdrażany w życie od lat 50. Twórcą tego kursu MBSR jest Jon Kabat-Zinn, neurobiolog z Uniwersytetu Massachusetts, który opracował ten 8-tygodniowy kurs redukcji stresu i w tej chwili właściwie w Stanach Zjednoczonych jest on wdrażany we wszystkich szpitalach, jest pomocą, najpierw był pomocą dla ludzi chorych w zwalczaniu bólu, potem w zwalczaniu depresji, stanów lękowych, a właściwie w tej chwili wszyscy jakby w epoce multitaskingu, wszyscy, powiedz, którzy to jest multitasking chcą, najpierw jeszcze.
Multitasking to jest wielorobotność, o tak, czyli robienie wielu rzeczy naraz. Z czego jesteśmy dumni, że mamy podzielność uwagi. Z czego jesteśmy dumni, to też pewnie za chwilę. I w zasadzie wszyscy, których stres gdzieś tam zaczyna przerastać i zaczyna być on chroniczny, a którzy nie chcą sięgać po, nie wiem, psychotropy, a psychoterapia może już zrobiła swoje, to można sobie samemu pomóc technikami, praktyką, treningiem umysłowo-duchowym, oddechowym, samemu ze sobą. I dla mnie... Ale to jest książka taka, bo przecież to można kupić. Publikacji jest po prostu już całe tomy na ten temat. Można sobie samemu w tym jakby pomóc, prawda? Na ten temat publikacji jest mnóstwo. Ja to usłyszałam audycję w radio i wyszukałam w internecie Polskiego Towarzystwa Mindfulness, które proponuje takie kursy. Jest mnóstwo takich już w tej chwili nauczycieli. Ja jestem w trakcie certyfikacji i za chwilę też będę takim nauczycielem. A w gruncie rzeczy to jest dla mnie, to był powrót do korzeni, bo to jest świadome kierowanie uwagi na to, co się dzieje tu i teraz. To jest jakkolwiek to slangowo czy banalnie brzmi, to jak się człowiek głębiej nad tym zastanowi i głębiej, że tak powiem, myślą, wejdzie w to, co to znaczy, żeby być tu i teraz, a nie myślą w przyszłości albo przeszłości, czyli siedzę, prowadzę program, ale już myślę o tym, co będzie na obiedzie. Jak będę jadła obiad, to będę myślała, a gdzie ja wieczorem pójdę. To jest jakby przeciwstawne myślenie. Jestem tu i teraz, siedzę przed Państwem, rozmawiam z Ewą i tylko to jest ważne. Ja może dodam właśnie jeszcze jedną ważną rzecz do tego, bo też wrócę do sceny, do tego występowania publicznego, że nie możemy sobie obiecać, że nam myśl nie ucieknie. Bo one uciekają. To jest nasz mózg. I na przykład zdarza mi się na scenie, nienawidzę tego, ale zdarza mi się i myślę, że Państwo jako nauczycielom się to też zdarza, że prowadzicie lekcje, a myślicie o tym, co ugotujecie na obiad. Albo na przykład wszyscy mamy dzieci, albo jakąś rodzinę, albo jakieś matki, którymi trzeba się zająć, ojców. I nagle jesteśmy w trakcie jakiegoś zadania pod tytułem występ na scenie czy jakiś wykład, a kompletnie mówi nami, a my jesteśmy myślami gdzie indziej i to się nam może zdarzyć. Natomiast naszym zadaniem w danym momencie jest to, żeby te myśli ściągnąć z powrotem. I dlatego zapytałam Olę, co to jest ta uważność. To jest bardzo istotne, że po prostu w pewnym momencie, kiedy nam nawet te myśli uciekną, zatrzymajmy się na chwilę, pomyślmy o zadaniu, które wykonujemy, o tym, co teraz robimy. Że na przykład zaraz, ja pamiętam taką, na początku była taka panika, dlaczego ja, no przecież gram rolę, jestem w tej roli, widownia nawet coś reaguje na to, co ja mówię, a ja nagle myślę sobie, Boże, czy ta Zosia wzięła lekarstwa wieczorem, na przykład tego typu rzeczy i to każdy ma prawo do tego, bo to, jak wiadomo, myśli uciekają. Natomiast skupienie się ponowne naprawdę jest możliwe. Tylko na przykład trzeba się skupić na tym, na jednej jakiejś rzeczy, na przykład na stawianiu kropek. I to jest tak, że można powiedzieć, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Powiedziałam, logicznie, ale nikt nie wie, o czym ja mówię. I to jest jakby też właśnie do nauczycieli, że nagle można powiedzieć, skupić się, żeby dawać kropki po prawie każdym wyrazie, czyli powiedzieć Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. I każdy słucha wtedy, a to jest technika, bo to nie jest, prawda? Tak samo można powiedzieć, na przykład, nie wiem, nauczyciel historii, najważniejsza jest data 1939. I to każdy usłyszy, jakby najważniejsza jest data 1939 i tak dalej, to na tym się możemy skupić. I ta uważność na technice mówienia nawet daje nam też skupienie. Przejdziemy jakby do drugiej części, ale jeszcze właśnie, bo to się wszystko z sobą wiąże. Zaraz Oli zadam następne pytanie, które myślę też bardzo nam pomoże wyjaśnić, jak sobie z tym stresem radzić. Taki mamy drugi punkt, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, postaram się robić kropki, o których mówiłam, jak ze stresem sobie radzić, lub przynajmniej jak go zminimalizować. I czemu znowu zwrócę się do Oli z takim pytaniem w tej chwili, bo to dla mnie jest cały czas jakby taka najważniejsza rzecz, która nie kończyłam żadnych kursów, tylko jak ja sobie radzę, prawda, przed wejściem na scenę. Próbuję się skupić właśnie dokładnie na tym, jestem teraz tu. Jak jestem tu, to czy się stanie Bóg wie co, to lekarstwo ktoś albo weźmie, albo ktoś zje obiad, nie wiem. Ja jestem tutaj, teraz.
I to mi zawsze bardzo pomaga przed wejściem na scenę, przed każdym wystąpieniem publicznym, kiedy skupiam się na danej rzeczy. I teraz, Ola, chciałam się ciebie zapytać, właśnie opowiadałaś mi kiedyś o swojej babci i że dla ciebie to jest ten, to, że jak zrobiłaś ten kurs i to jakby opanowywanie stresu wiąże się dla ciebie z takim właśnie byciem tu i teraz i dałaś mi przykład tego powrotu do korzeni. I to bym chciała, bo to bardzo mnie zainteresowało, jak mi to opowiedziałaś. No bo to w gruncie rzeczy nie jest nic odkrywczego, to znaczy dla nas to jest odkrywcze, bo my się w tym multitaskingu, w sferze tej internetowo-telewizyjnej pośpiechu pogubiliśmy. Natomiast ja odkryłam w trakcie trwania tego kursu jakby taki związek naprawdę z moją babcią, to znaczy z jej spokojem, z tym, że przeżyła dwie wojny, nie miała bezstresowego życia. Bynajmniej, bo żadna babcia, że tak powiem, w tych czasach nie przeżyła bezstresowo. Każdemu ktoś zginął na wojnie, ktoś stracił dziecko. No, tych stresów myślę, że było, one były dużo cięższe wagowo, tragiczniejsze niż dzisiaj nasze. Natomiast ja pamiętam, że jako dziecko, a jestem dzieckiem ze wsi, i jak szłam z moją babcią na pole zbierać zioła, to ona była skupiona tylko na tym, że mamy zbierać takie kocie puszki. I to było tylko to ważne. Jak szłyśmy do ogródka wyrywać marchewkę, to była tylko ta marchewka. I ja uwielbiałam u niej siadać na kolanach, przytulać się, była dużą, masywną kobietą. I jak sobie zadałam pytanie, dlaczego ja lubiłam u niej siadać, bo ona miała spokój w środku, bo nikt nie usiądzie przy nerwowym, znaczy dziecko nie usiądzie jakby na kolanach człowieka, który jest w środku spięty, który jest w środku nerwowy, bo to wyczuje. Sama mam czworo dzieci i pamiętam, że jak chciałam tylko wyjść wieczorem i byłam strasznie tym podniecona i chciałam, żeby moje dziecko bardzo szybko usnęło, no to ono na złość nie usnęło, bo czuło moje wibracje. Jak ja się uspokoiłam, to i ono się uspokoiło. I to tak na nas działa. I dlatego dla mnie to nie jest nic mindfulness, takie po prostu słowo tutaj amerykańskie i ta uważność. Ta tak uważność, naprawdę tak. To nie jest nic innego, jak tylko to, żeby rzeczywiście wczuć się gdzieś w siebie, w swoje myśli, w swój oddech, o myślach zaraz jeszcze powiem, i być rzeczywiście, no mówię, to może tak banalnie brzmi tu i teraz, ale pod tym się kryje głęboka prawda, żeby nie być w swoich myślach z przeszłości, nie być w swoich myślach w przyszłości, bo jeśli na coś mamy wpływ, to tylko na to, co się dzieje teraz. Tu miałam takie, o mam nawet to, o taki mam tutaj skrypt. I na przykład jest taki cytat Marka Twaina, też skądinąd nieżyjącego w naszych czasach. Jestem bardzo starym człowiekiem i cierpiałem z powodu wielu nieszczęść, z których większość nigdy mi się nie wydarzyła. Czyli my bardzo często myślimy i identyfikujemy się z naszymi myślami, że coś się stanie, a to już jest tragedia, to już jest zagrożenie. A tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko to, co pomyślimy, czuje nasze ciało. Dzisiaj mieliśmy taką medytację uliczną z naszą grupą mindfulnessową. Zrobiliśmy taki eksperyment, usiedliśmy na poduszkach przy pomniku Kopernika, rozłożyliśmy dodatkowych 10 poduszek dla każdego, kto będzie chciał do nas dołączyć. I siedzieliśmy tam w tym gwarze, w tym ruchu i to było tak cudowne doświadczenie, bo do medytacji nie jest potrzebna cisza, nie jest potrzebna jakaś izolacja, medytować można wszędzie. Ale do medytacji dojdziemy jako ostatnim punkcie, ja muszę tutaj zdyscyplinować, bo chcemy jeszcze dojść do tej minimalizacji stresu, prawda, że wiadomo, że stres jest, ale to, co Ola powiedziała, jest bardzo ważne. Bo jeżeli prowadzimy lekcje, robimy wykład, występujemy na scenie i na przykład mamy zacząć to i pierwszym takim, jeszcze jak nie wiedziałam, jakby nie miałam techniki jakiejś tam gdzieś przeze mnie wymyślonej, to bezmyślnie powtarzałam po raz setny tekst. A przecież my umiemy ten tekst. Państwo znacie daty, wiecie jak wygląda zadanie matematyczne, znacie wzory, więc po prostu powtarzanie bezsensowne to jest takie udawanie, że człowiek się koncentruje, a to powoduje chaos, czyli brak tej uważności, o której mówimy.
A w danym momencie, kiedy już wyjdziemy przed ludzi, przecież może być tak, państwu się zdarza, że jakiś uczeń coś głupiego powie. Nam się zdarza na widowni, bardzo różne widownie. Jeden ziewa, drugi wychodzi w trakcie, ktoś ma bardzo poważną scenę, nie wiem, rozstania i łzy się leją, a nagle widz z drugiego rzędu znudzony z ziewaniem wychodzi. I teraz, jak zrobić, żeby te myśli wróciły? Więc na tym to polega, że w pewnym momencie musimy się skoncentrować na tym, co robimy. I nie myśleć w ogóle o niczym innym, że ktoś idzie, że... I za chwilkę dojdziemy do medytacji, bo to już jakby jest ostatni etap, o którym opowiemy, czyli takiej koncentracji przez medytację. Natomiast to, co jeszcze tutaj chcę powiedzieć państwu, skupienie. Skupienie na tym, co robimy w danym momencie. Jeżeli uczeń na przykład zareaguje w niestosowny sposób, czy jakiś widz, możemy wejść w tą interakcję, ale możemy też, tak jak mnie Ola wczoraj uczyła, nie zareagować, 15 minut, 15 sekund odetchnąć, przede wszystkim poczuć swój oddech, bo to jest bardzo istotne. Oddech jest, jak skupienie na oddechu daje nam poczucie takiego skupienia półmedytacji. Pomyśleć o oddechu, uregulować oddech i dopiero się wtedy odezwać. I to skupienie wraca, wbrew pozorom, naprawdę przez zatrzymanie, przez skupienie się na swoim oddechu, tak jak mi Ola wczoraj powiedziała, o Jezu, jak mi serce bije, to pomyśleć o tym, Boże, jak mi bije serce, a nie, co ja zrobię, bije mi serce, prawda? Nie wpadać w panikę z powodu tego, że bije serce. Znaczy, te praktyki, do praktyk tego kursu MBSR, redukcji stresu, wchodzi skanowanie ciała, to mówię tytułem wstępu, skanowanie ciała, krótka medytacja, długa medytacja i medytacja w ruchu. To nie są, i tutaj też dużo ludzi boi się słowa medytacja, bo kojarzy się to natychmiast z medytacją jakąś religijną, buddyjską. Nie, to jest absolutnie świecka medytacja, polega tylko i wyłącznie na świadomym kierowaniu uwagi albo w poszczególne części ciała i zauważaniu, co się tam dzieje, co odczuwam, jak nic nie odczuwam, jest ok, jak coś odczuwam, ok, i rejestrowaniu tych odczuć, tylko bez osądzania, właśnie to jest najważniejsze, bez wartościowania i tak samo zauważania myśli, bez osądzania i bez wartościowania, bo co jakby powoduje stres? Pomyślimy sobie, natychmiast tej myśli, ja już nie mówię, że każdy znajdzie, Boże, co ja powiedziałam, Boże, jak się serce wali, jak mi serce wali, ale co ja na tej lekcji nie umiałam, albo na przykład mam ważne spotkanie, nie, no na pewno tego nie zrobię, no przecież ja tego nie umiem, nie, no wejdę, na pewno się pomylę. I teraz jakby człowiek się musi tego uczyć na nowo, bo dziecko nie wartościuje, dziecko żyje tu i teraz, dziecko jak się przewróci, to płacze, otrząśnie się, biegnie dalej, a my przeżywamy, Boże, dlaczego się przewróciłam, tysiące analiz. I jakby jedną z tych technik mindfulnessowych, których się najpierw uczymy za pomocą takich prostych ćwiczeń, jak skanowanie ciała i medytację, jest, znaczy na celu ma to uświadomienie sobie momentu, w którym jesteśmy, zrobienie pauzy, pomyślenie sobie, w jakim momencie jestem, ktoś na mnie krzyczy, dlaczego on na mnie krzyczy. Jak ja mogę zareagować? Nie reagować, to znaczy uczy od automatyzowania naszych reakcji. Uczy nas nabierania nowych nawyków. I muszę powiedzieć, że, co dla mnie było dumne bardzo, moje dzieci powiedziały, mamo, tak gdzieś tak po pół roku, tam 8 miesięcy, przestałaś się nakręcać, bo przecież jak mówiłam, ja wiesz, sprzątnij te buty, to natychmiast szła trzyminutowa litania, że nie tylko buty, ale i plecak, a tu zostawiłeś to, a tu zostawiłeś to. I myślę, że to chodzi głównie jakby tak, bo nie opowiem tu o całym mindfulnessie, a nie o wszystkim, tak się staram jakoś w pigułce. Głównie chodzi o to, żeby być świadomym tego, co się robi tu i teraz, być świadomym swoich myśli. Nie wszystkie myśli są nami, bo jak jestem w podłym nastroju, to mam podłe myśli, ale jutro mogę być w cudownym nastroju i ta sama sytuacja dla mnie będzie już zupełnie czymś innym. Czyli nie przywiązywać się do tego, jestem dzisiaj smutna, okej, w porządku, tak, zgadzam się na to, dzisiaj jestem smutna, nie próbuję tego na siłę zmieniać. Ktoś hałasuje, że tak powiem, nie umiem państwu, że tak powiem, przykładowo do takich przykładów ze szkoły, bo w ale szkole to jest byłam, jakby się wiąże gdzieś, w prawda? Szkole byłam, ale myślę, że każdy coś z tego dla siebie może, że tak powiem, wziąć. A przy obecnym jeszcze jakby wracając do tego multitaskingu, że jesteśmy strasznie dumni z tego, że
umiemy robić 15 rzeczy naraz. Boże, ja rozmawiam przez telefon, ja jednocześnie po prostu piszę maila. Jeszcze jem obiad. A jeszcze jem obiad w międzyczasie i właściwie żadnych z tych rzeczy nie robię ani dobrze po prostu. Mój żołądek jest ściśnięty i w tym czasie nie je dobrze, bo prowadzę jakąś rozmowę. I dochodzi do tego, że jakby zapełniamy sobie życie tą wielozadaniowością, dobrze powiedziałam, dobrze. Zadaniowością. Tak. Tak? No tak. Dobrze. Myślę, że dobrze. W każdym razie przychodzi godzina, na przykład mamy nagle godzinę, czy mamy nagle dzień wolny, tak naprawdę człowiek siedzi, no dobra, no to chyba pójdę na siłownię, bo nie wiem, co mam ze sobą zrobić. To znaczy nagle się okazuje, że usiąść i wytrzymać ze sobą, na przykład w czasie oddychania, tylko i wyłącznie przez pół godziny, jest potwornie trudne. Ale właśnie do tego chcę zdążyć, bo też o tym rozmawiałyśmy przed przyjściem do Państwa, że jest coś takiego, właśnie to zatrzymanie się, że, bo wracamy znowu do występów publicznych. Co nam daje to zatrzymanie, że jak wbiegamy w ostatniej chwili, ja wiem jak koledzy wbiegają w ostatniej chwili do teatru. Ja mam kolegów, którzy przychodzą 3 godziny przed spektaklem, no to dla mnie jest przesada, bo ja bym z kolei się rozkojarzyła kompletnie przez te 3 godziny. Mnie jest potrzebne jakieś takie 10 minut, powiedzmy, przychodzę wcześniej, tam się maluję, robię, no, ale potrzebne, i to już wiem, to wiem oczywiście po 30 latach uprawiania zawodu, jest mi potrzebne takie 10-7 minut, żeby nawet mogą mówić do kobiet, ja nie wychodzę z garderoby, ja siedzę w garderobie, gdzie siedzi jeszcze parę koleżanek, czyli możemy to zrobić też w pokoju nauczycielskim. I teraz jakby te parę minut daje mi to, że ja się zatrzymuję. Ja sobie myślę tylko o tym, wtedy ta bańka taka się stwarza, że ja już wiem, że jestem tylko tu i teraz. I ta uważność się pojawia tylko w tym momencie, jeżeli mamy przed wyjściem publicznym sekundę, parę sekund, żeby pomyśleć tylko o tym, co mnie czeka i jakie są przede mną zadania. A nie, że 2 godziny będę na scenie. Nie. Jakie są przede mną zadania? I teraz właśnie chcę powiedzieć też jedną ważną taką rzecz, zanim przejdziemy do następnego punktu, właśnie o medytacji, o skupieniu i tak dalej, to chcę powiedzieć taką rzecz. Była taka aktorka przedwojenna, po wojnie też, Lidia Wysocka. I taka anegdota u nas krąży, no taka, znaczy nie anegdota, historia w zasadzie. Ona grała bardzo dużą rolę w którymś ze spektakli, nie wiem, w którym, Fantazym chyba. I w jednej ze scen musiała przejść z tyłu sceny ze świeczką zapaloną. I ona musiała chronić, bo idąc, wiadomo, wieje wiatr i ta świeczka, ten płomień jej bardzo chybotał się i żeby jej nie zgasł, ona musiała bardzo się skupić, skoncentrować, tą dłonią ochraniać ten ogień i szła z tyłu sceny, kompletnie z przodu grały gwiazdy i wszyscy patrzyli tylko na nią, bo ona była skoncentrowana, ona była po prostu skupiona na swoim zadaniu i koncentracja i skupienie przyciąga tak niezwykle uwagę, że nie musimy mówić najmądrzejsze rzeczy pod słońcem, tylko po prostu przekazując, będąc skoncentrowanym na tym, co mówimy, nie myśląc o niczym innym, wtedy nas ludzie słuchają i na nas patrzą. I to jest jakby taki, i też nam zabija to stres, bo jeżeli się koncentrujemy, to nie możemy się stresować, jeżeli się na czymś naprawdę skoncentrujemy. I to jest ta bardzo ważna rzecz. I tutaj właśnie pomaga medytacja. I mamy taki trzeci punkt. Powiemy, jak poprzez koncentrację, tu jakby już ten wstęp zrobiłam z panią Lidią Wysocką, w skupieniu się na zadaniu, które mamy wykonać, czy też medytację, możemy zapanować nad stresem. Ja też właśnie też, zanim Olę wpuszczę z jej wiedzą o medytacji, ja nie mam tutaj specjalnej, ja mam tylko taką, bo ja sobie kupiłam tą mindfulness jeszcze nawet zanim Ola zaczęła ten kurs, kupiłam tę książkę i tam jest taka minutowa medytacja, która po prostu dla mnie, to jest ta minuta, która jest mi potrzebna właśnie na skoncentrowanie się, na skupienie się przed spektaklem, ale właśnie to, co jest jakby bardzo ważne, że ja mam te swoje parę minut, ale mam koleżankę, która gra główne role i ona ma zawsze ze sobą taką małą matę, mówię o Ani Srocechryń. I Anka zawsze gdzieś znikała, gdzie ona idzie? I właśnie dowiedziałam się, że ona sobie przed każdym spektaklem zwija tą matę, idzie sobie gdzieś tam, ale nie oddala się, no przecież jest w teatrze, czyli ludzie chodzą dookoła. I ona sobie po prostu przez 5 minut medytuje i wchodzi na scenę. Ja jej zawsze bardzo zazdrościłam i dowiedziałam się, że teraz od Oli właśnie, że jest taka możliwość. I dlatego chcę powiedzieć, że to się może zdarzyć w pokoju nauczycielskim, to może być wszędzie. Dajmy sobie ten czas na odcięcie się od zup, od syropów, od wszystkiego. Dajmy sobie czas i tutaj właśnie bym Olę poprosiła, żeby
powiedziała o tej, jak ty medytujesz nawet w kolejce WKD czy w samochodzie, jak ci się to udaje, żeby się odciąć od wszystkich problemów, a zająć się sobą? To jest praktyka, to jest trening. To nie jest jednorazowa, że tak powiem, akcja albo raz w tygodniu. Rzeczywiście, jeśli chcemy spróbować zarządzać własnym stresem, regulować go, bo stres nie zniknie, życie bezstresowe nie istnieje, to rzeczywiście trzeba podjąć taką praktykę. I ja ją podjęłam tam ze 2 lata temu. Nie powiem, żebym była, Bóg wie, jeszcze jakim guru, ale staram się medytować codziennie 20-30 minut. Kiedy nie mam na to czasu, bo mnie coś rano, że tak powiem, odgoni, to staram się w kolejce nawet WKD, ale tak naprawdę medytować można wszędzie, bo medytować nawet można, że tak powiem, za kierownicą. Jak staniemy na światłach, to można na moment popatrzeć na drzewo, które jest obok, ale je zobaczyć, nie tylko tak, że tak powiem, ono jest i wiem, że jest, po prostu je zobaczyć. Można wziąć parę oddechów, można zobaczyć, czy zaciskam mocno. Bardzo często coś robimy i nagle czujemy, że mamy na przykład zaciśnięte ręce i pomyśleć sobie, o, zacisnęłam ręce, to ciekawe, a dlaczego ja zacisnęłam ręce? I to są wszystko jakby takie techniki, to się wszystko bierze z tej medytacji oddechowej, ale to polega na tym, że jeśli zaczynamy kierować uwagę na oddech, co jest bardzo trudne, co mi po 2 latach medytacji, a też jak rozmawiam z innymi, którzy medytują po 10 lat, po 15, to jest to normalne, że myśli uciekają, bo taka jest natura mózgu, że te myśli nam się kłębią, ale my możemy puścić te myśli, możemy je zauważyć, puścić i wrócić z powrotem do tego, na czym się, tak jak Ewa powiedziała, koncentrujemy, czyli na oddechu, na skanowaniu ciała, czy na tym, co w danym momencie robimy. I tyle. Ale czy nawet tą 5-minutową medytację mogłabyś w jakiś sposób... Tak, spróbuję zrobić. To jest taki, że tak powiem, śmiesznie, bo przez kamerę. Ale dlaczego nie? Ale jak może to ktoś pomoże? Może ktoś z Państwa skorzysta. Ja powiem tylko o tej minutowej jeszcze, ja nie umiem medytować i nie robię tego, ale jest ta minutowa mnie strasznie urzekła, bo to jest taka pierwsza, to myślę, że tam jej nie ma, ale w tej książce, którą ja kupiłam z płytą i na tej płycie jest ta minutowa, że właśnie, co jest ważne, oddech, bo dla mnie oddech, zresztą rok temu, kiedy z Państwem się spotkałyśmy w sprawie oddychania, mówienia i tak dalej, oddech reguluje w zasadzie wszystko. I tylko my nie zdajemy sobie sprawy, gdzie ten oddech mamy. No oddychamy, prawda? A zatkajmy nos i usta na chwilę. Nie jesteśmy w stanie żyć bez oddechu. I teraz, jeżeli skupimy się, i ta minutowa na tym polega, że bierze się oddech i śledzi się jego drogę. To może w autobusie zrobić, wszędzie. Na tym polega każda. Minutowa, tak, 5-minutowa. Tak. Dlatego, no zaraz tam zrobimy, ale ja myślę, że to powiem też w czasie medytacji. No właśnie, ale właśnie to jest bardzo ważne, bo ja nagle sobie uświadomiłam, że ten oddech idzie, ja go nagle czuję w brzuchu, że człowiek w ogóle się na tym nie zastanawia. I jeżeli się, znowu to samo, tak jak się ta aktorka wielka skupiła na płomieniu świecy i była tak interesująca, że nie można było od niej oderwać wzroku, to był rodzaj medytacji, bo jeżeli ktoś jest tak bardzo skupiony, to musi oddychać, bo jak jest skupiony, to oddycha. I właśnie mówię, przyjść sobie w 5 minut wcześniej, usiąść sobie w pokoju nauczycielskim, przymknąć oczy i zrobić minutę, zobaczyć, gdzie ten oddech się znajduje. I jak się na tym skupimy, to już nie ucieknie to skupienie. Znaczy na pewno, przynajmniej nie szybko. Na pewno to pomału zaczyna przenikać do życia, bo mindfulness dla mnie jest w pewnym sensie filozofią na życie, sposobem na życie, ponieważ to, co praktykuję przez te 20 minut, na kursie to zauważyłam po jakichś tam, nie wiem, 8 tygodniach, właściwie pod koniec tego kursu, że to zaczęło przenikać, ja tego nawet nie zauważyłam w pierwszym momencie, zaczęło przenikać jakby w moje życie, że idę i pomyślałam sobie jakąś negatywną myśl na temat siebie, nagle sobie myślę, Boże, co ja pomyślałam? To ci heca. Tak pomyślałam? A to śmieszne. Dobrze, to pomyślałam, to niech ona sobie pójdzie. A co ja robiłam teraz? A, to robiłam. I to są takie momenty, nad którymi, to znaczy to jest świadome życie, to jest świadomość
tego, co się z nami dzieje. A ponieważ myśl rodzi emocje, to chciałam nawiązać jeszcze właśnie, bo miałam takie doświadczenie teraz na tym placu. Siedzę i ktoś tam coś powiedział na temat medytacji i powiedział w jakimś takim pejoratywnym znaczeniu. Jeden z przychodniów. Myśl, ja to usłyszałam, pomyślałam sobie, ojej, ktoś tak mówi, natychmiast mi serce zaczęło mocniej bić, to znaczy natychmiast to, co pomyślimy, natychmiast po prostu nasze ciało reaguje. Mhm. I jeśli my zaczniemy zauważać w życiu 3 razy dziennie, 2 razy dziennie na początku, tak się złapać na tym, co ja robię, ojej, zrobię pauzę, to robię, tak pomyślałam, to ciekawe, że ja tak pomyślałam. Bez osądzania, bez wartościowania, czy to jest złe, czy to jest dobre, czy ja jestem fajna, czy ja jestem niefajna. Po prostu jest, jakby z pogodzeniem na tym, z pogodzeniem z tym, co dana chwila przynosi. Bo dana chwila, bo ta chwila przynosi, my też jesteśmy troszkę zestresowane, żeby tu nie było, że jesteśmy pozbawione stresu. Ale za chwilę. Ale skupiłyśmy się na tym, co mamy Państwu powiedzieć, i dlatego stres mija. I za chwilę będzie inna chwila. Tak. I jakkolwiek mówię, to są takie gdzieś tam slogany, które nam się przez uszy obiły, bo ten świat dzisiejszy jest pełen różnych takich. Ale z drugiej strony slogan pod tytułem, czy banał, kocham Cię. Jak się mówi, tak kocham Cię, no może być banałem, ale jak mówimy z głębokiego, że tak powiem, z głębokich trzewi, tak, z głębokiego środka komuś, kogo naprawdę kochamy, to przestaje być banałem. I tak samo to dotyczy wszystkich tych troszkę takich. Ale a propos babci, to jeszcze rzeczy. Też bardzo ważna rzecz jest, bo moja babcia mówiła tak, Ewuniu, albo masz rację, albo masz spokój. I to jest też jakby dotyczy, że nie zawsze trzeba się wchodzić w interakcję na przykład z uczniem, tylko na przykład powiedzieć mu, tak uważasz? To bardzo interesujące. No ja opowiem tą historię. No właśnie dlatego chcę, żebyś to opowiedziała, bo to jest bardzo istotne. Bo kiedy ulegamy, wiadomo, impulsowi. Że jest uczeń świetny, jest uczeń chamny, jak każdy człowiek. Jest niewychowany, jest dobrze wychowany. I teraz, jeżeli wejdziemy z nim w interakcję, wychodzimy znerwicowani, bo mówię, ośmieszyłem się, Jezus Maria, co ja zrobiłem, po co ja mu odpowiedziałem? I tu właśnie. No w stresie też działamy jak w tunelu. Stres powoduje, zdenerwowanie powoduje, że właściwie widzimy tak. Widzimy po prostu i ta pauza, to znaczy ten moment, kiedy człowiek zauważy, ale się wkurzyłem, bo to nie znaczy, że to minie, bo to nie minie, to nie o to chodzi, po prostu chodzi o moment zauważenia, ale jestem wkurzona, co teraz, działam albo nie działam, bo w sytuacji stresowych to też jest jakby tak od strony naukowej, włącza się albo walka, albo ucieczka, to są takie odruchowe, nawykowe nasze automatyczne działania. I miałam taką sytuację całkiem niedawno, jechałam z dziećmi samochodem, wysiedliśmy, ja zaparkowałam, nie jeżdżę dobrze samochodem, Ewa świadkiem, jeżdżę fatalnie. Tak. No i źle zaparkowałam. I wychodzę tam z tego sklepu czy skądś, idę ulicą i czeka na mnie, już widzę z daleka, że czeka na mnie pani z psem. Podchodzę i pani źle zaparkowała, co pani sobie wyobraża? No tu poszło po prostu cały wybuch agresji. Ja tak za nim mówiłam i myślę, ojej, rzeczywiście. To nie znaczy, że ja nie miałam w sobie, oczywiście, że natychmiast serce mi zaczęło bić i krew mi zaczęła szybciej krążyć, ale zareagowałam, Boże. Strasznie panią przepraszam, ja nie widziałam, bo naprawdę nie widziałam. Ja nie widziałam, że tutaj nie można parkować. Bardzo panią przepraszam, ja na drugi raz tego już nie zrobię. I tej pani mowę odjęło. To pani nie wiedziała właściwie, znaczy przygotowała się na taki atak, ale co wiesz, najmniej, ale tylko dlatego, co najmniej 3-minutowy, co najmniej na wymianę taką, że tak powiem, ale że się tylko dlatego, że zatrzymałaś. Tak, o tym to mówimy. Zatrzymałam. Tak. Czyli można to zatrzymać. To nie znaczy, bo ja wsiadłam do samochodu i tak mi serce waliło. Ale mogło walić ale bardziej. Ale to potem mija, bo można iść potem na spacer. No są różne, już nie zdążymy, że tak powiem, o wszystkim powiedzieć. Ale to są takie techniki, to są takie rzeczy, którym sami sobie możemy pomóc. Mhm. I teraz ostatni punkt, który w ramach redukcji stresu, opanowywania stresu chciałam Państwu zaproponować i umówiłam się z Olą, poprosiłam ją, żeby przybliżyła Państwu, bo to nie znaczy, że Państwo się to nauczą od razu, ale jak może niektórym się na tyle spodoba, że skorzystają z tego i będą kontynuować. I ja bym Cię, Ola, poprosiła o taką 5-minutową medytację. Ja mogę wziąć, jak chcesz, nie, czy wziąć? Nie, bo ja chcę pilnować czas. Dobrze, to ja Olę zostawiam z Państwem i
Sama się temu przyjrzę z przyjemnością. Ja zachęcam wszystkich do uczestniczenia tutaj zebranych. No dobrze, to usiądźmy wygodnie. Niech każdy znajdzie sobie wygodną pozycję, ale też taką, która wyraża godność. Przeważnie jest to pozycja, można medytować na poduszkach medytacyjnych, można medytować na krześle. Nie wszyscy lubią siedzieć w siadzie skrzyżnym. Proszę wygodnie sobie usiąść, oprzeć ręce, może być na takich podłokietnikach, może być na kolanach, wyprostować plecy i poczuć swój oddech. Poczuj go na całej swojej długości wdechu i na całej długości wydechu. Można zamknąć oczy, można mieć oczy otwarte. Przyjmij taką pozycję, jaka jest Tobie najbardziej wygodna. I oddychaj. Poczuj, w jakim miejscu jest Twój oddech. Czy mieści się on w brzuchu? Czy może w klatce piersiowej? Czy może najbardziej odczuwalny jest w nozdrzach? Poczuj swój oddech. Twój oddech w Twoim ciele. Możesz poczuć, jak powłoki brzuszne się rozszerzają wraz z wdechem. I skurczają wraz z wydechem. A może czujesz, jak klatka piersiowa się rozszerza i kurczy z wydechem. Sprawdź, gdzie znajduje się Twój oddech. Gdzie najbardziej go czujesz? I tam zostań ze swoją uwagą. Na swoim oddechu. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Być może zauważyłeś już, że Twoje myśli oderwały Cię od Twojego oddechu. Zauważ je, dokąd Cię porwały. Możesz zaobserwować, czy również z tą myślą pojawiła się jakaś emocja. A jeśli już je zauważyłeś, to spokojnie, z miłością, z życzliwością dla siebie, powróć do oddychania. Wdech i wydech.
obserwuj swój oddech. Twój oddech jest twoim sojusznikiem. Badaj swój oddech tak, jakby od tego zależało twoje życie. Bo przecież zależy. A jeśli myśli znowu się pojawiają, możesz sobie powiedzieć: o, mój umysł błądzi. Nie musisz w te myśli wierzyć. Nie musisz się z nimi utożsamiać. Ale możesz pozwolić im odejść. Jeśli twój umysł 1000 razy odchodzi od twojego oddechu, możesz go spokojnie i życzliwie 1000 razy sprowadzać z powrotem do swojego oddechu. Bo jest tylko wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Możesz też swoją uwagę rozszerzyć na swoje ciało i poczuć oddech w całym ciele. Zwróć uwagę na stopy, które są oparte o podłoże, na ułożenie nóg. Na miejsce, w którym twoje uda, pośladki stykają się z podłożem krzesła. Możesz poczuć ciężar swojego ciała. Zauważ swoje plecy. Ramiona. Może w trakcie oddechu zauważysz, że twoje ramiona idą w górę, a przy wydechu idą, opadają w dół. Zwróć uwagę na szyję, głowę. Ułożenie rąk. I obejmij uwagą całe swoje ciało. To jest twoje ciało, które oddycha. Jest tylko wdech i wydech. I
Każdy wdech jest nowym początkiem, a każdy wydech rozwiązaniem. Za każdym razem można zacząć od początku. Wdech i wydech. Kieruj świadomą swoją uwagę na ten oddech, który jest właśnie teraz. W tej chwili. Tylko jeden wdech i jeden wydech. A jeśli myśli pojawiają się, to uśmiechnij się do nich swoim wewnętrznym uśmiechem i powróć do oddychania. Bo to ty tutaj siedzisz i oddychasz. Może uda ci się poczuć siłę, jaka płynie z bezruchu i z ciszy. Tylko jeden wdech i jeden wydech. Obserwuj. Dziękuję pięknie.